Jo, siemano, z tej strony Gplay i właśnie znajdujemy się pod wieżą, ogromną wieżą psiego patrolu. I właśnie zadzwonił do mnie, słuchajcie, Ryder, mimo że jest ciemno, postanowiłem tutaj przyjść, zobaczcie, tam jest Randy. Hej, Sky, bądźcie grzeczni, Gplay zaraz do nas przyjdzie odwiedzić, zaprezentuję mu tą wieżyczkę, ale bądźcie grzeczni, dobrze, zaraz później pójdziemy. Z tego, co mi, słuchajcie, wiadomo, to Ryder wyjeżdża na wakacje, chce sobie trochę odpocząć, a ja będę zajmował się tą wieżą, dlatego jestem mega bardzo zadowolony. Siemanko, Ryder, jestem już tutaj. O, siemanko Gplay, masz tutaj dwie karty wstępu do naszej super mega tej wieży. Pieski, zostańcie tutaj dzięki, na chwilę, dzięki, cześć Sky, zostańcie tutaj. Okej, wbijamy, także co? I na ile w ogóle wyjeżdżasz na te wakacje, Ryder? I ile czasu będę musiał zajmować się twoją wieżą, co? No na tydzień, wiesz co, tutaj tak, dla psiaków codziennie karma, wodę musisz wymieniać, tutaj wszystko okej, wszystko rozumiesz, tak? Dobra, tutaj jest jakiś guzik, akwarium widzę, jak coś to ten tutaj... Ten guzik to jest teleportacja do góry, na razie go nie będziemy klikać, bo chcę ci przedstawić wszystko po kolei. Dobra, czyli ogólnie pieski też zostają, czy zabierasz je z sobą w ogóle? Pieski zabieram z sobą, ale czasami będziesz musiał tu sprzątać. Dobra, spoko, dobra, będę sprzątał. Tutaj jakieś na konkretne... Na tym piętrze strefa relaksu, jest telewizor, są książki, można poczytać, kości są dla piesków, no a wyżej jest sypialnia. Dobra, spoko, ogólnie jakieś zagrożenia ostatnio większe były tutaj na polu bitwy? Ktoś chciał zniszczyć wieżę psiego patrolu? Jak to tam wygląda? O, pomidorowa. Jak na razie nie, ale czają się cały czas Handlinger i załoga, kocia załoga. Aha, z kociego patrolu załoga. Tak, z kociego patrolu. Tutaj jest sypialnia, ciuszki, garderoba, wszystko dobra, jest jak należy. Dobra, wiesz co, bo ja sobie dam radę, Ryder, tutaj i wiesz co, ja będę mieć dużo czasu, żeby sobie pozwiedzać. Na samej górze jest centrum dowodzenia. Tutaj będziesz centrum dowodzenia. Tutaj masz skrzynkę z super przedmiotami. Jest tu nawet monitoring, tak? Poczekaj, zobaczymy, czy działa. Okej, widzę tutaj twoje pieski, siemanko pieski, tutaj widzę normalnie, wiesz co, tego niebieskiego, nie wiem czy to jest Sky i ten... To jest Chase. Okej, dobra, także tutaj mamy pieski, słuchajcie, tutaj jest tył i gdzie jeszcze mamy tutaj wgląd? Aha, tutaj hall na samym dole, widzę, że tu jest w ogóle dużo rzeczy, jakieś, słuchaj, na przykład lawa i tak dalej, coś jeszcze tu? O, mieczyk, kilo, to tak, mi się przyda. Tak, wiesz co, przypilnuj wszystko, żeby dobrze było, ostatnio tutaj mieliśmy taki problem... No, dokładnie. Z pewnym gąbczastym typkiem, ale na razie nie chcę ci nic mówić. Wiesz co, ja lecę już z pieskami i będę odpoczywać w tamtym domku, tutaj o. A, dobra, dobra, to w razie co to do ciebie, jak będę mieć jakiś problem, podbiję. O, a w razie co tutaj można skakać, gdzie jest zejście, tak? Można, oczywiście. Ryder, uważaj. Dobra, ja nie mogę. Nieźle ci to wyszło, także słuchajcie, teraz ja zostałem... Ja zabieram pieski i lecę, Gplay, to pilnuj, zajmij się moją wieżą. Dobra, siemano, także Ryder, słuchajcie, bierze, widać tam pieski i jadą sobie odpocząć na zasłużony normalnie odpoczynek na tydzień. Chodźcie, jedziemy na wakacje, bo ileż można. Dobra, lecą na wakacje, a ja zostałem tutaj oficjalnie, słuchajcie, opiekunem wieży psiego patrolu. Jestem mega podekscytowany, bo ta wieża jest mega kozacka. Słuchajcie, zobaczcie, jakie tu jest centrum sterowania, pełno komputerków. Mamy wgląd w cały monitoring, mamy tutaj pełno rzeczy w ogóle, jakieś lasery, kamery, słuchajcie, tutaj jest karta, jakieś pułapki, patrzcie, na przykład mina z rudy normalnie diamentu, wystarczy tą minę położyć, jak to się zniszczy, to wybucha i tak dalej, także teraz będziemy musieli, słuchajcie, nie wiem, czy w sumie nie będziemy musieli spać i całą noc po prostu opiekować. Ej, widzieliście? Patrzcie, normalnie, widzicie, tu jest normalnie Patrick X, o nie, co to? Aha, dobra, teraz żeby tylko nikt mnie nie widział. Nikt tam na nie patrzy. Nikt nie widział, jak to się nagrywa. Okej, dobrze, tutaj przejdę tak, żeby niezauważalnym. Dobra. Ups, tego nie miałem położyć tutaj, o nie. TNT, okay, słuchajcie, on coś kombinuje, na bank chce tutaj coś mieszać, przy bazie psiego patrolu. Wiecie co, zejdziemy... Specjalny tunel przygotowałem tutaj na dół pod szybko. Spodem. Okej, okay, teraz kamery będziemy... słabo się to obserwuje. I wszystko wysadzimy tutaj z TNT. Wszystko wysadzimy, gdzie on jest, słuchajcie, gdzie on jest, zgubiłem go. I dobra, patrzcie, tutaj jest, okay, ma jakąś tajną bazę. Tutaj przyjdę. Tutaj raczej nikogo nie ma. Tak, okay, nikogo nie ma. Gdzie dobrze, idzie, tutaj zostawię coś po sobie. Okej. Okay. Poskradniemy się normalnie za nim. W razie co ma tutaj jakieś, słuchajcie, itemki. Zobaczymy, co on tu kombinuje. Ty, on ma tutaj oj, zejście. Oj, ja nie pod wieżą psiego patrolu. Co on tu kombinuje? Ej, jakieś ale TNT będą wszędzie heca. Tu są poustawiane. Ej, czekajcie, gdzie on jest? O nie, dobra, robimy na niego trolla. Wylewamy tu lawę. O siemanko, nie, Patryk. To nie. Niespodzianka. Ja nie mogę, co on tu zrobił? Ej, on ma w ogóle pod psim patrolem. Patrzcie, on tu miał w ogóle wgląd. On ma normalnie wgląd pod bazę psiego patrolu. Ile tutaj TNT narozstawiał.
Ej, on tu nawet ma łóżko? Czyli Patryk mieszka normalnie praktycznie w bazie psiego patrolu. Zobaczcie, przecież to jest baza. Tajna baza Patryka X. Patrzcie, nawet tutaj jest zlewik. Nieźle się urządził, ale widać, że chciał... Halo, słuchajcie... halo, cześć, Skyrabul, jesteście tutaj. Halo, wieża psiego patrolu. Ja już wychodzę. Próbowałem się z wami skontaktować, a wy nie odbieracie. Laki, przepraszam bardzo, ale tutaj ekipa psiego patrolu jest na wakacjach i ja się opiekuję normalnie wieżą teraz, wiesz? Co ty mówisz? Ale super, mogę z tobą? No stary, możesz. Myślę, że ogólnie Ryder cię lubi. Tylko wiesz co, mam mały problem. Patryk X właśnie się tutaj skradał i odkryłem jego tutaj tajną bazę. Sobie wiesz co, ogarnął tutaj, zobacz, drabinka. Tutaj TNT już gdzieniegdzie pozabierałem. W ogóle, co ty mówisz? On słuchaj, Patryk tutaj podglądał. X-e? Chciał zniszczyć bazę psiego patrolu? Normalnie, zobacz, miał nawet tutaj wgląd, widzisz? Tutaj wszystko widać, przecież te pieski tam w tych budach spały. I zobacz, pełno TNT porozstawiał, chciał to wszystko zniszczyć, a ja go zatrzymałem. Słuchaj, dlatego tak naprawdę muszę mieć teraz oczy szeroko super otwarte. Super Gameplay, ale to ładnie zrobiłeś. Chodź to jakoś zabudujemy, żeby tu nie mógł przejść później. Dobra, to zabudowuj, ja tu robię pułapkę w razie co. To są rudy... O nie. W sumie nie wiem, czy to dobry pomysł, czy nie zniszczy, słuchaj, bazy psiego patrolu. Dekaj, odsuń się! Dobra, weź tą laki, zatkaj, dobrze. Zatkaj, żeby on tu więcej nic tutaj nie kombinował, żeby nawet tu nie podchodził. I musimy lepiej zabezpieczyć tą bazę, bo widać, że ona tak naprawdę nie jest w 100% bezpieczna, widzowie. Widzieliście normalnie tą szczelinę? Tą szczeliną, dobra, otwieramy tutaj kartę. On gdzieś sobie tutaj, o, widzicie teraz te diamenty, widać. Może musimy się tepnąć na górę i wziąć lepsze rzeczy. Laki, wbijasz tutaj, pokażę ci, jak wygląda baza. Gameplay, uprowadzisz mnie po tej super mega bazie. Ja cię chciałem zawsze tutaj wejść do psiego patrolu, bo zobacz, tutaj tak lubiłem psi patrol. Tutaj normalnie śpią pieski. Możemy się tepnąć nawet na samą górę od razu. Kliknijmy ten guzik, pyk, i jesteśmy w centrum dowodzenia. Wow, ale tu jest super. Mam cały widok jest na te miasto. Super. No tutaj słuchaj, jest więcej przedmiotów. Wiesz co, są lasery. Są tutaj normalnie takie jakieś kolce różne. Rzeczy po prostu, dzięki którym będziemy mogli, wiesz co, jeszcze bardziej zabezpieczyć ty, bazę to czekaj. Psiego patrolu. Jak Patryk Exe tutaj był, to choć może bardziej spilnie strzeżemy tą wieżę psiego patrolu, żeby nikt tutaj się nie dostał. No dobra, w ogóle stary, ja tutaj będę spał dzisiaj na tym łóżku. Tu będzie normalnie, wiesz co, moje kimanko. Nawet mogę tutaj, wiesz co, sobie ten się położyć. Fajnie później. Tutaj, no. Dobra, czekaj, także co, schodzimy na dół, może tędy jakoś parkurowo da się. Czekaj, hop, żeby tutaj nóżki nie skręcić. Ty, nawet ani jednego serduszka nie straciłem. Dobry parkur, normalnie nie jest zły. Okej, Laki, czyli co? Myślisz, żeby co? Jakieś tutaj, ja mam kolce, to trzymaj, tu ci też daję. Żeby jakieś na Patryka Exy, no jak on chciał zniszczyć wieżę psiego patrolu, to przecież by było na ciebie, jak on by to zniszczył. No, a tak to mu się nie uda. Powiem ci, że tak naprawdę, ja tak naprawdę, wiesz co, byłem w szoku, coś mówił, wspominał Ryder mi, ale tak naprawdę nie spodziewałem się, że po chwili, od momentu, kiedy sobie jadą na wakacje, już coś, wiesz co, trzeba będzie tutaj działać i będą problemy z bezpieczeństwem tej bazy. Myślałem, że Ryder trochę bardziej, wiesz co, podchodzi no do jasne, tego. No jasne, przecież oni cały czas są niebezpieczeństwie, to trzeba pilnować wszystko. Dobra, stary, to ja tutaj robię tak, pyk, mam nadzieję, ojejku, teraz tutaj nie przejdziemy, musimy tutaj zrobić jakieś przejście. O nie, to nie jest dobre. A ja tutaj dobrze zrobiłem takie kolce? Dobra, kolce, ale dookoła może bardziej, stary, byś ten. Dobra, tutaj będzie wejście główne, może to odstraszy naszych, słuchajcie, bandytów, także tutaj ogólnie ustawiamy przednią ścianę, słuchajcie, po prostu w laserach. Musimy te budy trochę przenieść i nie wiem, może możemy to zastosować bardziej tak, jak i tak odstraszak, że tak naprawdę, żeby każdy wiedział, że tutaj są ważniejsze zabezpieczenia niż jakieś tam tylko zwykłe drzwiczki na kartę. Dobra, Laki, także ej, jak tam idzie? Wiesz co, już się ciemno robi, ja już będę szedł do domu. A, no to widzę, że za dużo nie pomogłeś. Dobra, to ja tu jeszcze parę pułapek porozkładam i stary też idę niedługo tam zobaczyć, co się kryje jeszcze w bazie psiego patrolu. Jasne, mam tutaj jeszcze takie coś, co mi dałeś, to porozkładam tutaj i lecę do domu, bo frajna do mnie dzwoniła. No dobra, jak nie chcesz dzisiaj ze mną tu kimać, to spoko, Laki, rozumiem. Dobra, także tutaj, słuchajcie, jeszcze ostatnie lasery, nawet nie mam więcej. Możemy jeszcze, słuchajcie, kamery w razie co w mniej tutaj popularnym miejscu, na przykład tu położyć, bo tu była ta baza i byśmy mieli tutaj dobry wgląd, czy ten Patryk dalej przy tej bazie gdzieś coś będzie tutaj chciał kręcić. Laki to dosyć ładnie zabudował, także co my tu jeszcze mamy? Kolce i to. Także to bardzo szybko możemy tutaj, słuchajcie, porozkładać, żeby nikt nawet na metr się nie zbliżał do bazy psiego patrolu. Okej, także tutaj lecą kolce i zaraz zobaczymy w ogóle, czy już nikt dalej się tutaj nie zbliża, tylko tu będzie trzeba jakoś wyjść. Okej, także dotąd będzie wszystko zabezpieczone, a tu, słuchajcie, ustawiamy jeszcze następną kamerę, może gdzieś tutaj
i myślę, że będzie tutaj git. Dobra, zaprogramowana. Szczerze, widzowie, to już troszeczkę zmęczony jestem i bym normalnie się po prostu pochillował, położył się tutaj do spanka, nie wiem, poglądał jakiś fajny film. No nie mogę, bo nie chowam się tutaj. Szybko na kamerze zobaczymy, słuchajcie, co on kombinuje. Jakieś pułapki monitoring. Tutaj ktoś tam nie postawiał. Zobaczymy, jak sobie poradzi z naszymi pułapkami, okej? Trochę poniszczył. Patrzcie, jednak coś się tam złapał. Okej, może słuchajcie, może na przykład zniszczy diament i trochę go to normalnie kuje, może to będzie skuteczna. Normalnie co to w ogóle jest? Kto tu na mnie postawiał jakieś te? Ja nie mogę, trochę niszczy tutaj nam, ej. Ja nie mogę, zaraz zniszczy cały tutaj ogródek psiego patrolu. Nie zniszczył co prawda jeszcze, słuchajcie, diamentu. O nie, tutaj jakiś laser jest, nie mogę przejść. A, trochę się wystraszył, słuchajcie, laserka. Także, o nie, słuchajcie, tutaj tak, mam nadzieję, że tutaj drzwi nie zniszczył, bo gdzieś tu strzelił normalnie tym pociskiem, ale nie, na razie jest wszystko bezpiecznie. Dobra, słuchajcie, ja muszę go stąd jakoś wypłoszyć, muszę go skutecznie stąd po prostu wyciągnąć. Jak tam normalnie, Patryk, cieniasie jeden. O, właśnie mam takie zadanie, zniszczyć wieżę psiego patrolu i cały psi patrol pozbędę się z tego serwera. Ej, chwila, zostaw mnie w spokoju. Nie wiem, czy widziałeś, ale są tu fajne diamenciki normalnie, Patryk, jakbyś chciał normalnie, wiesz, co sobie zdobyć. O, fajne diamenciki, nie masz ochoty normalnie diaksa tutaj wydobyć? To są, wiesz co, prawdziwe diamenty, zobacz. Wystarczy pyk. Wow! I co, widziałeś? Dobra. To się wyrabia, ojejku. Może się uda, słuchajcie, go jakoś stąd wypłoszyć. Chodź tutaj. O nie. Ja nie mogę. Słuchajcie, co ty kombinujesz? 2,5 serduszka mi tu. Chodź tutaj, pozbędę się ciebie. Ja chyba się wkurzył. Ja chyba z nic sobie nie poradzę. Widzieliście taki normalnie wybuch, a nic mu nie zrobił. Nie, ty tutaj, powysadzam, okej. Okay. Nie. Ej, dobra, ja potrzebuję wsparcia. Zobaczymy, kto będzie taki mądry, nie dam rady, szybko, słuchajcie. Lecę do Ridera, przecież on tutaj mieszka. Ja tak naprawdę sobie samemu z nim nie poradzę. Jeszcze wtedy mogę go podstępem tu lawę i tak dalej, ale teraz lawa w ogóle już na niego jakoś nie działa. Te TNT w ogóle, ten troll nie zadziała. Ryder, jesteś tutaj? Czekajcie, drzwi są otwarte. Gdzie są psiaki? Gdzie jest Ryder? Dobra, nieważne, słuchajcie, lecimy szybko tutaj na górę. Jeszcze, o, Ryder! Ryder, jesteś! Nie śpiesz, pieski! Kto tutaj krzyczy? Halo! Szybko, pieski. Pomocy! Patryk X normalnie przyszedł i słuchaj, trochę zniszczone zostało tam już przed bazą, ogólnie jest duży problem, on jest, słuchaj, za mocny, ja sobie z nim sam nie poradzę, słuchaj, raz co go strollowałem, mówisz? Drugi raz już nie mogę, nie wiem, masz jakiś patent na Patryka X, jak go, słuchaj, pokonać? Chase Sky, macie jakiś patent? Czekaj, zostańcie tutaj przy trasie. Gimplay, to mówisz straszną wiadomość, myślałem, że sobie poradzisz z ochroną w naszej wieży. Też tak myślałem, Ryder, ja cię przepraszam, ale słuchaj, nie jestem gotowy. Ja tam zrobiłem zabezpieczenia z Lakim, jakieś kolce, lasery, tutaj takie rzeczy, a tak naprawdę... Budzisz mnie w środku nocy i serio nie umiesz sobie poradzić? No nie wiem, masz coś, słuchaj, tutaj widziałem, że coś masz w skrzyni, może byś mi pożyczył jasne, coś... Jasne, bierz sobie tutaj te rzeczy i na pewno się uchronisz przed tym Patrykiem Exem. To są skuteczniejsze rzeczy niż te, które mi zostawiłeś tam w bazie? No jasne, one sobie na pewno dadzą radę. No dobra, to sprawdzę to, stary, ja już lecę szybko do Patryka. Bo on tam zaraz demoluje normalnie całą wieżę. Ty idź spać, słuchaj, nie martw się o nic. Ryder, ja to załatwię, okej? Okay? Jasne. Okej, słuchajcie, lecimy szybko. Także, czyli co my mamy? Mamy jakiś taki laser. Mamy, ty też miał normalnie, słuchajcie, Patryk. Tą samą bronią, czyli możemy go pokonać. Wow, miotacz ognia i słuchajcie, jeszcze takie pociski. Dobra, fajne. Może poradzimy sobie jakoś, słuchajcie, z Patrykiem. Zobaczymy, czy to będzie skuteczne. Na razie jeszcze wieża stoi, nie została zdewastowana w 100%, więc jestem zadowolony. Dobra, jeszcze tutaj zniszczę te lasery. Czekajcie, lasery okay. Niszczę. O nie, niszczy lasery. Ja mu nie pozwolę. Cwaniaku jeden. Ale słabe te pułapki. Co to nic tam nie działają te lasery. To jest akurat za słaby ma zasięg chyba. Ty, cwaniaku jeden. Wyzywam cię na pojedynek tak naprawdę. Rozumiesz, Patryk? Masz trzymać się z dala od bazy psiego patrolu. O nie. Dobra, udało ci się raz, ale drugi raz ci tak łatwo nie odpuszczę normalnie, Patryk. Chodź tutaj. O nie. Do 3 razy sztuka, słuchaj. Ja tak naprawdę raz cię pokonałem. Teraz mnie, wow, to zadziałało. Ej, słuchajcie, co prawda też zostałem pokonany. Ciekawe, na ile go tutaj tak naprawdę, słuchajcie, się pozbyliśmy, bo teraz to naprawdę, jak Ryder zobaczy te wszystkie zniszczenia, tu lawa, słuchajcie, są jakieś zabezpieczenia, ale co najważniejsze, słuchajcie, wieża jeszcze stoi cała. Tutaj tylko lekko została zniszczona, także nie ma tragedii. Myślę, że to łatwo odbudować. Bywało gorzej z bazą psiego patrolu, także słuchajcie, myślę, że możemy wracać do środka i już później jakby w razie co z kamery będziemy mogli obserwować, co
co się dzieje. Na razie jest dosyć czysto, nikogo tutaj nieznajomego na razie nie widzę, także jest git, wbijamy do środka, idziemy, słuchajcie, na pierwsze piętro, zobaczymy właśnie sobie, ej, wydawało mi się, ej, miałem jakąś zwidę, jakby się drzwi, słuchajcie, otwierały, ale chyba mi się coś wydawało. Dobra, nieważne, idziemy do góry w tym momencie i możemy patrzeć. Ej, SpongeBob? Halo! Co SpongeBob tu robi? Czekajcie, halo, na kamerze. Panie G-Play, halo! Tak, słucham. Co tu robisz, SpongeBob? Halo, ja chciałbym cię poprosić, chciałbym pozwiedzać twoją wieżę psiego patrolu. A, no dobra, SpongeBob, poczekaj, bo tutaj jestem. O, widzę cię, poczekaj, już tu schodzę do ciebie. Tutaj, G-Play, jestem! Chodź tędy, musisz przejść, SpongeBob. Słuchaj, w ogóle nie wiem, czy masz dobre relacje teraz z Patrykiem X. No dobrze, chodź tutaj, uważaj, bo tu to jest nawa. To nieważne, czy mam dobre relacje. Chodź mnie oprowadź po tej wieży. Wow, zawsze tutaj chciałem być. Słuchaj, mam problem. Patryk tutaj niszczy bazę i się uparł, że chce zniszczyć bazę psiego patrolu. Słuchaj, masz z nim jakiś wspólny język? Jesteś w stanie go przekonać, żeby się otrząsnął i tego nie robił? Ej, no jasne, G-Play, chodź, tylko ci pokażę tutaj coś. Ale co, to ja ci przecież pokazuję tutaj, co? Okej, oprowadź mnie po tej super wieży, co tu masz ciekawego? No zobacz, no jest kuchnia i tak dalej. A tutaj co masz, takie ubranka, takie tutaj, wow. Tu ma w ogóle ładny widok, nie? Patrz, tam widać szpital, tutaj w ogóle, słuchaj. Ej, co jest? Ej, ja nie mogę, jedno serduszko mi praktycznie zostało. Ha, G-Play, przysłał mnie tu Patryk Exe. Co to jest? Ja nie mogę, TNT jakieś? Czy... Patryk Exe mnie tu przysłał. Co i co? I teraz przejmujesz bazę psiego patrolu? Oszalałeś, normalnie. Przejmujemy bazę psiego patrolu, cała wieża jest nasza, idź już stąd. Ja ci dam, ty cwaniaku. Nie myśl sobie, że tak łatwo, słuchaj, ci odpuszczę. Nie no, słuchajcie, SpongeBob przejął bazę i teraz razem z Patrykiem, ja nie mogę, on jest teraz w centrum dowodzenia i tam może zarządzać wszystkim. Nie, ja jadę, słuchajcie, po Lakiego czym prędzej, potrzebuję wsparcia. Lecimy szybko do Lakiego. Tak naprawdę, słuchajcie, jest noc, mam nadzieję, że mój przyjaciel jest w stanie się obudzić dla mnie i się poświęcić. Wiem, że miał teraz wracać do rodzinki, spać i tak dalej, ale słuchajcie, sytuacja wymyka się spod kontroli i powoli nie daje rady. Laki, co tu się stało? Co jest z twoim domkiem? Czemu ty płaczesz, stary? Co tu się dzieje? Patryk Exe mi zniszczył cały dom, zobacz, ja nie mogę spać nawet. Ja nie mogę, gdzie jest twoja rodzina? Gdzieś uciekli już? No uciekli do bunkra, a ja płaczę cały czas. Stary, spokojnie, odbudujemy tutaj. Frania, ważne, że jest stała i zdrowa, ty też jesteś stary, cały i zdrowy. Domek się odbuduje, potrzebuję, słuchaj, twojego wsparcia. Wiesz co, normalnie mam problem, ponieważ SpongeBob przejął bazę psiego patrolu i nie wiem, co mam zrobić. Słuchaj, oni razem z Patrykiem teraz tak naprawdę chcą zniszczyć to wszystko, albo, nie wiem, przejąć władzę. Pomożesz mi, stary, coś wymyślić? Czekaj, czekaj. Czyli ty nie lubisz Patryka Exe i ja go nie lubię, bo mi zniszczył dom? No, nikt go chyba nie lubi, co? SpongeBoba już też nie lubię. Ty, to zróbmy na nich na jakąś zasadkę, co? Słuchaj, tak naprawdę to chodź, wejdziemy normalnie do auta. Wiesz co, ja myślę, że tak naprawdę ty byś mógł się dogadać ze SpongeBobem. Jakoś byś go przekonał, że chcesz dołączyć na przykład do jego ekipy. Zobacz, on teraz siedzi w bazie, wiesz co? On przejął bazę i byś zapukał, byś powiedział, SpongeBob, mogę dołączyć do twojej grupy, bo też chcę przejąć bazę psiego patrolu i wiesz... Ale co to Patryk Exe tam teraz jest, czy SpongeBob? Tam jest SpongeBob, a ja słuchaj, będę musiał dobruchać jakoś Patryka, jakoś się z nim pogodzić, nie wiem, może go gdzieś tutaj zaproszę, pogadamy, słuchaj, nie wiem, może jakoś zaproś na romantyczną kolację. No może nie romantyczną, romantyczną to mogę G-Playkę, słuchaj, zaprosić, mogę go zaprosić na kolację i go przeprosić po prostu, wiesz? O, dobra, chcesz stół? No to jak masz, słuchaj, jakieś jedzenie czy coś, słuchaj, coś, nie wiem, co on w ogóle żre tam. To burgery, o, lubi burgery, naprawdę to lubi burgery. On widać, dobra, że czyli lubi... ja się zajmuję SpongeBobem, a ty się zajmiesz Patrykiem Exe, dobra? Dobra, spoko, to jak coś, to będę obserwował też stąd, bo widać dobrze stąd wieżę, okej. Okay. Także Laki, słuchajcie, musi się zająć SpongeBobem, a ja tu ogarniam Patrykowi X kolację i po prostu go przeproszę za to, co mu zrobiłem. On potrzebuje pewnie dwa krzesła, ja tutaj mu jedno i słuchajcie, jakoś może go udobruchamy i przekonamy, żeby tak naprawdę już więcej nie czynił zła. Także mam nadzieję, że Laki sobie poradzi, słuchajcie. Ej, patrzcie, jest tam. Hej, tutaj, Patryk!
Zapraszam cię. Co tam jest? Ktoś tam mnie woła chyba z tej góry. Słuchaj, bo jesteśmy kwita teraz. Ty mnie pokonałeś, ja ciebie. Chodź tutaj. Słuchaj, chciałbym... No dobra, no przyjdę. Może jesteśmy kwita, ale czego ty chcesz ode mnie? Wieża psiego patrolu jest nasza i jej nie oddamy. Słuchaj, tak naprawdę ja wiem wszystko. My oddajemy wam tą wieżę. Chciałem się z tobą pogodzić i cię przeprosić. Także wieżę? Patryk, zjedz sobie tutaj burgerka. Życzę ci smacznego i tak naprawdę bardzo cię przepraszam. Wiesz co, ja na chwilę idę do ubikacji tutaj i zaraz do ciebie wrócę, dobra? No dobra, poczekam na ciebie. Dobra, słuchajcie, teraz wam coś pokażę, ponieważ tutaj jest tajny burger. Burgery, słuchajcie, tajną tajemnicę. Dobry tutaj normalnie kiedyś z Lakiem przygotowałem coś, słuchajcie, specjalnego. Właśnie zapomniał na taką okazję. On tam coś gada, słuchajcie, ale to jest nieistotne. Patrzcie, tu jest pełno TNT i tak naprawdę te TNT idealnie jest, słuchajcie, w tym miejscu, gdzie burgera. On tam na górze jest. Także patrzcie, my sobie teraz bierzemy tak, weźmiemy sobie redstone, poukładamy tutaj, pyk, i aktywujemy po prostu ten redstone w odpowiednim momencie. Będziemy z dala od tych TNT, także będziemy w miarę całkiem bezpieczni, dobra. Pyk, wyprowadzamy tutaj. Może teraz zrobimy tutaj schodki i słuchajcie, będziemy pięknie widzieli, jak on się zajada burgerkami, a my po prostu w tym samym momencie odpalimy sobie tylko te TNT-ki i zobaczycie, co się tu wydarzy. Mam nadzieję, że będziemy mieli na jakiś czas Patryka X z głowy, także dobra. Siedzi, chyba zjadł i na mnie, słuchajcie, czeka. Także patrzcie, teraz biorę tutaj... Halo, Gplay, już skończyłem, zjadłem już swojego burgera. Poszedł sygnał. Nie wiem, czy w sumie repeatery dobrze położyłem, słuchajcie, chyba nie w tą stronę, bo tak naprawdę w stronę sygnału je odwróciłem. Tak, TNT się nie aktywowało. Dobra, czyli repeater w tą stronę i powinno, słuchajcie, zadziałać. Teraz powinno zadziałać. Jeszcze dla pewności tutaj damy jednego. I dobra, i słuchajcie, teraz na 100% ogólnie to będzie trafna decyzja. Uwaga, leci. I patrzcie na to. Nawet nie wiem, czy tu jestem zbytnio bezpieczny. Cofamy się. I uwaga, pięknie! Został wtrujowany. Co mi się stało? Dobra, jeszcze słuchajcie, tutaj boli. Podpalimy tą dziurę całą. O nie! Dobra, udało się, słuchajcie. Mam teraz nadzieję, że Lucky sobie poradził ze SpongeBobem. Lecimy szybko teraz do bazy psiego patrolu i musimy to sprawdzić, bo na razie Patryka już któryś raz z rzędu, słuchajcie, pokonałem. Szybki tutaj parkurek. Lecimy. Czy widzimy gdzieś tam Lucky'ego? Słuchajcie, czekajcie, przejrzymy piętra. Lucky! Gplay, jestem tutaj, chodź do wieży, do góry. Dobra, już słuchaj, wbijam, udało ci się, stary? Powiedz, tak udało albo nie. Udało mi się, SpongeBob jest u góry. Dobra, czekajcie, bo laser mój na mnie nie działa. Dobra, dawaj na górę, pokazuj. Tutaj tym przyciskiem. Dobra, no. Chodź zobaczyć na góry, tam drabinkę dałem do góry, tutaj. Dobra, czyli co, złapałeś tego SpongeBoba, stary? Nie wierzę. Ej, czekajcie. Złapałem, jest na dachu normalnie. Ja nie mogę, patrzcie, SpongeBob tutaj został przez Lakiego pokonany. I tutaj jest normalnie wszędzie lawa. Także niedobry SpongeBobek. Ja tu teraz normalnie, jak się jeszcze obudzi, to mu ustawię tutaj diamenty. Ciekawe, ups, czy się pokusi. Jednak ja się, słuchajcie, pokusiłem. Teraz normalnie SpongeBob tu lewituje i wpadłem w pułapkę. Ej, co jest grane? Nie mogę stąd wyskoczyć. Czekaj, co ci pomóc? Lucky, ratunku! Normalnie, patrz, co się ze mną dzieje. On mnie złapał, normalnie ten SpongeBob. Stary! SpongeBob, puszczaj nogę Gplaya! Zniszcz tutaj! Puszczaj mnie, złapał mnie za rękę, Lucky! Puszczaj mnie! SpongeBob, puszczaj! Ratunku! No coś ty! Czekaj, tutaj zniszcz pode mną te bloki tutaj, stary! Już, niszczę, już, ja nie mogę, już! Widzowie, zostawiajcie kciuka w górę, szybko! Wyleciałem, Gplay!